Bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku zagrajmy w Heroes of Might and Magic. I muszę niestety powtórzyć tą walkę, bo nie zebrałem tej studzienki. A punkty many są, które zabrakło, mogły okazać się naprawdę znaczące. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tą bitwę rozegrać nieco w inny sposób. Oj. Z tego co pamiętam, tak to wtedy porozkładałem. Oczywiście nie ma żadnej opcji, żeby uratował te anioły. One są już z góry skazane. Dobrze. Dobra, na razie czekamy. Tam wiedziałem, że to zrobi. Wy już nie będziecie potrzebni. I rzucimy sobie już na starcie Feniksa. Ain użyła łaski, czyli zupełnie tak jak wtedy. Nie, ja wcale się tego nie spodziewałem, wiesz. Dobra, ja teraz muszę coś zrobić, żeby nie miał dostępu do moich łuczników. To zrobię taką rufadę. A i gryfy w sumie. Niewiele z nich będzie pożytku. Więc wyślę was od razu. Dobra, ich trzeba się dosyć szybko pozbyć. Już oni chyba i tak się przestaną tędy. A wolał ich zaatakować. Dobra, tym lepiej dla mnie. Oj. No niedobrze. Teraz próbuję przywołać żywioły jeszcze. Chociaż w sumie taktyka Zehira to głównie bazowanie na iluzjach. Ale czemu w tym miejscu? No i to jeszcze najbardziej gówniane. Zero litości. To jest po prostu nic innego jak zero litości. Dobra, próbujemy. Próbujemy. O, i szczęście, bardzo ładnie. Można. No, przecież, że można. Dobra, tam łuczników zaraz zablokuję tymi żywiołami. Więc tak nimi się nie będę przejmował już. Ojej. Dobra, w sumie nic się nie dzieje. Teraz to w sumie oni są głównie zagrożeniem, nikt inny. Ile jeszcze? 3 do szczęścia. Świetnie. Mi jeszcze zostało trochę many. Przepraszam, odbiło mi się. To mogę sobie jeszcze trochę pofaleć. Dobra, to tak zabierze. A, zaraz, ja przecież mam trójząb. A błyskawica nie jest zbyt droga, więc skorzystamy sobie z tej błyskawicy. No patrzcie, ja zupełnie zapomniałem o tym trójzębie. A, wy już to sobie możecie pokrzyczeć. No. No i teraz muszę powiedzieć, że została ta walka przyzwoicie przeprowadzona. Zapomniałem. To jeszcze to. O nie, to już jest chwyt poniżej pasa.
To już jest chwyt poniżej pierdolonego pasa. Żeby ich... No, o, jeszcze stracę jeszcze kawalerzystę ekstra. Dobra, mam coś na nich, skut nie mam. Więc bez kombinowania. No i w sumie już kwiczy. Gin. No i dalej mi została przyzwoita armia. A co straciliśmy? Dwóch aniołów, to tam wiadomo. A to w sumie to najbardziej boli i troszkę to, ale przeżyjemy. Co nam góry może być. Zapiszę sobie tutaj. Bo wtedy ta walka to tak średnio im poszła. Więc rozumiecie. O Jezu. O Jezu. Ja już od razu wczytam. Już od razu wczytam, bo zaraz mnie zaatakuje następny skurwiel. I to z podobną armią. Moment, ja tego do tej pory nie zająłem, ale ja jestem tełpy. Naprawdę, jestem taki tełpy. Jest jakieś otępienie pewnie umysłowe. Dobra. Fort zbudujemy. No i zaraz stąd wyjdzie koleś i mnie zaatakuje. To jest więc... Albo i nawet... Albo... A nie, stąd. O! Teraz to się boimy, co? Dobra, to lepiej zrobię, jak go będę gonił. Dobra. Pozbieram tu jeszcze chłopów. I wracamy. Niech będzie dowodzenie, tam kontratak jest bezużyteczny. Dobra, już ty już wracaj do miasta i tam sieć i się już zbrój powoli. Bo mi się, coś czuję, że mi się przyda w Godryku. Dobra. Ja tutaj uzupełnię siły. A, na nic mnie nie stać, zapomniałem. Dobra, mniejsza o nich. Poradzimy sobie bez nich. I lepiej, żebym go dogonił. Uda mi się go dogonić? No pewnie, że mi się nie uda. Rutger! To w życiu, muszę go sobie odpuścić, bo ja go nie dogonię za Chiny Ludowe, bo on ma logistykę. No stop, tam jest Vigil, to zmiana planów. Tam jest kolejne miasto, które muszę zdobyć. Chyba były dwa miasta, właśnie, znaczy trzy. Jedno tu i drugie gdzieś tam na północy. Dobra, wy się nie przydacie. No nie przydacie się. No niestety zdążył się schować w mieście, ale mu to chyba niewiele pomoże. No to nie pomoże za bardzo. A gdyby jeszcze akademickie jednostki, to byłoby świetnie w ogóle. Ale niestety w nie mam. O, tu jakiś skurwiel się wychyla. Prześwietli. Nie ma się co nim przejmować. Właśnie to nią przejmować. A stamtąd to racznik mi nie wyjdzie. Pamiętam, bo stamtąd tylko. Tam jest już tylko Findan, który na nas czeka. To nie chce czeka. Kremliny wypadałoby pozwalniać już. Dobra, idź pan w chuj. Tylko obniżacie morale niepotrzebnie. Moment, chłopów można ulepszyć.
A, starczyło na wszystko. Tego się nie spodziewałem. Tak szczerze. Dalej jest normalny i widzę, że się niewiele zmieniło. No to próbujemy, próbujemy. Schował. O! Nawet lepiej, to miasto nawet fortu nie ma. Tym lepiej dla mnie. Oj, 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 oj. Czy wy to widzicie, jak ja obrywam? Stop, stop. Autozapis i... Lepiej było, jak ci kawalerzyści byli tam, gdzie byli. Tam odeślijmy Godryka na miejsce. Się napiję freeway'a. Was w pizdu wysyłam. I ja wszystko kupuję. A ty ze chwilę co do ciebie. A w sumie nie lubię tej muzyczki, to nie będę jej nucił. Znaczy nie to, że nie lubię, nie przepadam. O. Dobra, to ty, wy zostańcie tutaj faktycznie, to będzie dla was najlepsze. No, tu się trochę tak wychyl. I to, no i teraz już lepiej. Lepszy start. Aż mnie kusi, żeby tutaj zrobić oto, ale jednak się powstrzymam. Armageddon. Słabe. Standardowa taktyka. Nie, bo mnie oni dosięgną, a oni już mogą mi zrobić krzywdę w takiej ilości. Dobra, trzeba ich jakoś zasłonić. No i wy przejdźcie tutaj. Kapłanów, serio? Te mięso armatnie. Chociaż w sumie do tego jest mięso armatnie, no to... Lub tak dalej. Dobra, teraz myślę, że najlepiej będzie, jak się nimi zajmę. Bo są niebezpiecznie blisko. Czy jak przywołam żywioł? A to dużo wam zabierze? No widzę, że niewiele. Dobra. A stop, stop, ja mam widmowe zastępy. Mogę zrobić widmowe zastępy was i ten, i będę się modlił, że ściągniecie na siebie swój ogień. Nie, wolę morgi, nie nabrali się na to. Nie jest dobrze. Haha, miss. O, już niestety mnie dosięgli. Nie no, bitwę to wygramy. Bitwę tak. Ale nie jestem pewien, czy on nie ma jeszcze jakiegoś kolejnego asa w rękawie i to mnie najbardziej martwi. Dobra, dwa gryfy to już można sobie bez problemu odpuścić. Niech się gówno zrobią. Przynajmniej mam jakieś tam dodatkowe wsparcie w postaci tych żywiołów. Co możesz?
Ale to brutalne. Się was boję po prostu. Wam pokażę, jak się was boję. Nie w do kitu, bo postracałem wszystkie te najlepsze jednostki, niemal. Wiedzę, że już komputer nie jest taki jak kiedyś, już się nie skupia na iluzjach. A szkoda. Szadę. Teraz to muszę kombinować, jak z tym stąd wyjść w miarę z twarzą. Oj, 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 oj. Same złe wieści dzisiaj. No, a przynajmniej mam tego Feniksa. I on tam coś jeszcze robi. No, niestety robią ze mną co chcą. Pora pokazać kiełki. Bo wiem, że ta misja będzie problematyczna. Przynajmniej raz się nie myliłem. Przynajmniej raz. Mam nadzieję, że on nie ma już anioła stróża, bo to by mnie już dobiło. Gień. Super. Chcę to zakończyć, a takie przeszkody mi stawiają. Trzeba będzie się odbudować. Mam nadzieję, że w tym mieście... Oczywiście, że nic nie ma w tym mieście. Dobra, i teraz gazem. Właśnie to zbiorę. I teraz gazem na ten. Na następny budynek. Na następne miasto. Nie jestem pewien, czy już Godryka nie lepiej posłać. Czy on nie będzie miał... Ech. Nie, to nie są konkretne siły. Właśnie jestem pewien, czy w tej misji... Ta misja jest, jeszcze nie jest, jest... Nie jest jeszcze moją taką ulubioną, dlatego... Jest moment. Nie od... Czemu ja nie odwiedziłem? Niech będzie za złoto. O, mi z gniewu się przyda. Coś tam, tam... Zauważyłem, że chyba... Chyba w tej serii... Odnotowano chyba tylko pojedynczy, kurde, przypadek, w którym użyłem... W którym użyłem... magii światła. O, mam grupową prawę, grupowe prawa mocy. Świetnie. Ten czar zamienia po prostu moją armię. To jest jeden z lepszych czarów w całym Heroesie, bo ten czar zamienia armię w, w maszynki do mielenia mięsa. Czytałem na jakimś forum takie porównanie właśnie.
Dobra, ja się pozbędę jego, żeby już nie myślał sobie, że jest taki bezbronny. Znaczy bezkarny, przepraszam. Bezbronny to on jest. Dobra, rozdzielać. Proszę. Wiedziałem, że będzie używać tego rodzaju magii. Teraz... STOP! Jezu, to był Zekir. Przecież ja go miałem na raz chyba jakimś czarem. A jeśli nie na raz, to mogłem go mocniej uszkodzić. Dobra, tam mniejsza od... Zdarza się. O Jezu. O. Warto wiedzieć, jak się kliknie na wizerunek bohatera, to się otwiera jego książka czaru. O, są jakieś istoty. Chcę ich dokupię. Aniołów nie chcę, bo i tak jeden anioł to jest gówno. Naprawdę, to jest nic, jeden anioł.